Wrocław, 9 maja 1968. Kochane moje kobiety, ponieważ nie mogę na ten temat mówić przez telefon, no to piszę. Tylko bez paniki. Ani słowa nikomu, bo mogę mieć straszne przykrości. Wczoraj, to jest w środę 8 maja, była specjalna odprawa dla niektórych i powiadomiono nas, że nasze wojska i wojska radzieckie stoją na granicy czeskiej i będą manewry i jesteśmy gotowi w każdej chwili wkroczyć i zrobić tam porządek. Część pielęgniarek jest umundurowanych. 4 lekarzy nadliczbowo ma dyżur. Jest tak bardzo ostre pogotowie jak nigdy dotąd. Jak zużyliście trochę zapasy, to dyskretnie pouzupełniajcie. Ani słowa przez telefon. Są podsłuchy. Ostrzegali nas. Z nikim nie rozmawiajcie na ten temat. Zdradzam wojskowe tajemnice i mogę za to wisieć. Nawet dzieci i Jacek niech nie wie. Bardzo proszę. List spalcie od razu. Jak będą zmiany, napiszę lub zadzwonię. W tych dniach może się co wyklaruje. Daj Boże. Kończę. Całuję was bardzo mocno. Bronek.